W minioną niedzielę podtarnowski gromnik zamienił się w krainę winem i miodem płynącą. Mogli się o tym przekonać wszyscy ci, którzy przybyli na drugie pogórzańskie święto wina i miodu właśnie w gromniku. W programie były m.in. prezentacje i pokazy winiarskie oraz pszczelarskie. Nie zabrakło także degustacji win, z których gromnik słynie. Wina to chyba tylko w gromniku, z czego jesteśmy szczęśliwi. Po pierwsze, dlatego że w gromniku jest powiatowe bractwo winiarskie, które przekształca się powoli na Małopolskie Stowarzyszenie Win i siedziba jest w Gromniku, czyli z tego wynika, że jesteśmy powoli, jesteśmy takim liderem wśród winiarzy Małopolski, z czego jesteśmy dumni. Doskonała jakość gleby, a do tego stoki które południowe, które pozwalają na to, że te wina mają specyficzne smaki, bo to nie jest tak, że wino w Polsce musi być takie, czy w Gromniku musi być takie wino jak w Gruzji, czy w ciepłych stronach. Tam jest większa, więcej naświetlenia, więcej światła, więcej ciepła, więc charakteryzują się większą goryczą. Natomiast u nas jest bardziej kwaśne. Ale to są takie pewne niuanse techniczne. Nie chciałbym się wypowiadać, bo jeszcze nie jestem takim znawcą. Bardzo myślę, że jak będzie 10. święto wina i miodu, to na pewno będę już wiedział więcej. Wszyscy świetnie się bawili w takt piosenek popularnego zespołu disco polo Bayer Full, który był gwiazdą wieczoru. Nie rozmyślaj, nie martw się, szafruj.